czapki z głów dla Photoshopa, ponieważ w ostatniej aktualizacji zrobił naprawdę niesamowitą funkcję, która mi osobiście bardzo przypadła do gustu, bo wydaje mi się, że tego brakowało. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie fajne narzędzie nowe pojawiło się w Photoshopie przy ostatniej aktualizacji, to chodźcie na krótki film, szybko wam to opowiem. Zobaczcie, kiedy otworzyłem Photoshopa i mam wgraną jakąś grafikę, nad którą pracuję, która oczywiście zawiera warstwy w panelu warstw, to wybieramy sobie pierwsze narzędzie u góry, czyli narzędzie do przesuwania. Tym narzędziem prawdopodobnie pracujesz najczęściej, nawet o tym nie wiesz, bo robisz to całkowicie nieświadomie. Po prostu z przyzwyczajenia wciskasz literkę V i możesz przesuwać konkretne elementy, które zaznaczysz sobie na grafice. Jest to bardzo przydatne i bardzo funkcjonalne narzędzie. Ale zobaczmy, co wprowadził właśnie Photoshop. Teraz, kiedy macie zaznaczone autozaznaczanie, to oczywiście przesuwacie sobie wasze warstwy, jeżeli na nie klikniecie. Czyli jeżeli najedziecie na przykład na grafikę, to zaznaczy wam się konkretna warstwa w tym miejscu. Jeżeli kliknę na tekst, to zaznaczy mi się inna warstwa. Po prostu najeżdżając i klikając konkretną warstwę, zaznacza wam się konkretna grafika. Gdybym tego nie miał, to oczywiście nieważne co bym kliknął, nie zaznacza mi się żadna warstwa, muszę ją wybrać tutaj samemu z panelu warstw. I generalnie warto mieć to zaznaczone, dlatego że łatwiej jest po prostu operować czymś na zdjęciu czy też na grafice. I teraz w normalnym świecie działa to tak, że po prostu klikamy i przesuwamy sobie konkretny element. Ale co jeśli okaże się, że chcecie zaznaczyć coś małego, to zobaczcie, że czasami nie możecie w to trafić, bo literki są tak małe, musicie przybliżać i złapać dokładnie za ten tekst. Jeżeli macie oddalony tą grafikę i chcecie na przykład przesunąć właśnie ten tekst i nie traficie w niego, to zobaczcie, przesuwa wam się tło. Jest to upierdliwe. Na szczęście Photoshop w ostatniej aktualizacji wprowadził narzędzie, które rozwiązuje całkowicie ten problem. Zobaczcie, teraz, kiedy mamy zaznaczone właśnie narzędzie do zaznaczania, to tutaj, tym kołem zębatym, kiedy otworzymy sobie, mamy trzy dodatkowe zakładki, które wcześniej były niewidoczne i których nie było, bo Photoshop dopiero to wprowadził. Więc zaznaczmy sobie wszystkie trzy i za chwilkę opowiem, co one znaczą. Zaznaczając te trzy guziki, które przed chwilą pokazałem, najeżdżając na grafikę, zobaczycie, że pojawia mi się taka niebieska ramka, jak również w panelu warstw pojawi mi się taka niebieska właśnie warstwa, czyli ta, która jest zaznaczona. Teraz po prostu w łatwy sposób widzimy, co mamy zaznaczone i co będziemy przesuwać. Więc jeżeli mamy tekst właśnie tutaj ciężki do trafienia, to teraz najeżdżając widzimy, że w tym momencie jest zaznaczony, możemy go przesuwać. Myślę, że teraz nie będzie problemu, nawet jeżeli będziemy mieli bardzo daleko oddaloną, gdzie normalnie nie byłoby to łatwe do trafienia. To teraz, kiedy będziemy przejeżdżać po właśnie warstwach, zmienia się tutaj widok tych warstw, którą mamy podświetloną i po prostu możemy ją w bardzo łatwy sposób przesunąć. Czyli możemy najechać po prostu, zobaczcie, obejmuje je niebieska ramka i możemy to przesunąć. Oczywiście musicie mieć włączone autozaznaczanie, żeby to działało. Jeżeli to autozaznaczanie wyłączymy, to zobaczcie, że teraz, kiedy najeżdżamy sobie na jakąś warstwę, w tym momencie mamy zaznaczoną warstwę, tą środkową. Natomiast gdybyśmy chcieli przesunąć na przykład tekst, zobaczcie, ja najechałem i podświetlam, to nie mam możliwości, ponieważ ta zakładka musi być włączona. Czyli musimy mieć włączone autozaznaczanie, żebym auto zaznaczył warstwę, którą podświetlam i mógł ją przesunąć. I teraz przejdźmy do tego, co oznaczają te trzy rzeczy, które zaznaczyliśmy na początku. Pierwsza z nich to jest pokaż obwiednie wskazanej warstwy. I to działa właśnie w ten sposób, że teraz, kiedy wyłączę sobie tą zakładkę, zobaczcie, że po najeżdżaniu nic się nam nie zmienia. Ta zakładka pokazuje nam to, że pojawia się ta niebieska ramka, pojawia się tutaj możliwość wybrania konkretnej warstwy i w łatwy sposób po prostu widzimy to wizualnie na naszej grafice. Więc to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli ją włączę, to zobaczcie, z powrotem pojawia mi się możliwość zaznaczania za pomocą najechania myszą. Kolejna zakładka z tej grupy to jest pokazuj obramowanie przy wskazaniu w panelu warstw. Jak sama nazwa wskazuje, działa to w ten sposób, że jeżeli mamy tutaj w panelu warstw możliwość najeżdżania, właśnie przejeżdżania kursorem. Zobaczcie, że w momencie, kiedy zaznaczam sobie na przykład całą tutaj moją grafikę, to mam zaznaczoną właśnie tutaj grafikę. Jeżeli zaznaczam sobie sam tekst, to w tym momencie na mojej grafice zaznaczony jest właśnie tekst w ramce. Więc działa to tak, że jeżeli najeżdżamy sobie, nawet nie klikamy, najeżdżamy sobie na którąkolwiek z warstw, to ona jest podświetlona właśnie na naszej grafice. Jeżeli to wyłączymy,
to w momencie, kiedy będziemy sobie tu najeżdżać, to się po prostu nic nie dzieje. Więc to też jest bardzo fajnie przydatna funkcja, jeżeli macie tu dużo warstw, chcecie w ten sposób sobie patrzeć, którą warstwę macie aktualnie zaznaczoną, to to jest warte włączenia. I ostatnia rzecz z tej grupy to jest rozwiń grupę klikniętej warstwy. W tym momencie niestety nie działa to tak, że jeżeli mamy coś zgrupowane, na przykład moje zdjęcia 3, które są tutaj na górze, będę miał zgrupowane, czyli zaznaczam pierwsze, drugie i trzecie, wciskam Ctrl G i zobaczcie, pojawia mi się grupa. W momencie, kiedy mam to odznaczone i klikam właśnie na jakąś tutaj grafikę, na jakąś, zobaczcie, mam w tym momencie albo tekst, albo grafikę, więc mogę przebierać w tych dwóch warstwach, a tutaj wszystkie moje zdjęcia mam zgrupowane. To zobaczcie, że nieważne, które kliknę, to nie widzę dokładnie, ponieważ jest ono ukryte w środku, w grupie. Dopiero jak sam otworzę grupę, to będę widział, którą grafikę mam zaznaczoną. Więc ta opcja jest po to, że jeżeli kliknę i zaznaczę sobie rozwiń grupę, to teraz, kiedy najadę sobie na przykład na środkowe zdjęcie, to zobaczcie, że moja grupa się sama otworzy. Więc działa to automatycznie, jeżeli macie dużo zgrupowanych warstw, gdzieś w kilka folderów, to automatycznie po najechaniu i kliknięciu ta grupa ci się otworzy i będziesz dokładnie widział, którą warstwę masz zaznaczoną. A co jeżeli chcielibyście spersonalizować obrys, który się pojawia na naszej grafice? W tym momencie, kiedy zaznaczamy jakąś warstwę, mamy taki jasno-niebieski kolor. Zarówno podkreślenia na naszej grafice, czyli to obramowanie jest jasno-niebieskie, jak również, zobaczcie, tutaj w panelu warstw po prawej stronie mamy kolor niebieski. Podświetlają się nam po prostu wskazane warstwy w kolorze niebieskim. Jeżeli chcemy to zmienić, jest to oczywiście możliwe. Photoshop daje nam taką możliwość. Wystarczy wejść w zakładkę Edycja, zjechać na sam dół do opcji Preferencje i wybrać coś takiego jak linie, siatki i plasterki. W momencie, kiedy otworzy nam się dodatkowe menu, mamy tutaj obwiednia wskazanej warstwy. I teraz kolor linii oznacza kolor, który się wyświetla jako ta obwódka bezpośrednio na grafice. Mamy możliwość zmieniania właśnie na różne kolory, które daje nam Photoshop, jak również stworzenia własnego koloru z palet kolorów, którą normalnie mamy w Photoshopie. Więc kiedy chciałbym na przykład zmienić sobie na taki mocno zielony, klikam OK i mój własny kolor jest ustalony. Mam możliwość zmienienia grubości tej linii, więc zmienię sobie na najgrubsze, żebyście zobaczyli różnicę. To są 3 piksele. I kolor panelu to jest kolor tej warstwy, która wyświetla się z prawej strony po najechaniu. Więc mogę zmienić na jasny czerwony, żebyśmy widzieli różnicę. Klikam OK i zobaczcie. Teraz, kiedy najeżdżam na wybraną warstwę, podświetla się ona w grubej ramce, czyli 3-pikselowej, w kolorze, który sobie wybrałem z palety kolorów RGB. Oraz, zobaczcie, po prawej stronie warstwy zaznaczają się i pokazują w kolorze jasnym czerwonym. Więc w ten sposób, w łatwy sposób można edytować swoje własne preferencje właśnie w Photoshopie. Mamy jeszcze taką jedną opcję, o której warto wiedzieć, zanim zaczniemy zachwycać się tym narzędziem. Zobaczcie, że przy autozaznaczaniu zawsze mamy taką możliwość jak wybierania grupy lub warstwy. Warstwa oczywiście działa w ten sposób, że Photoshop wykrywa każdą warstwę osobno. Natomiast kiedy w tym momencie mamy zgrupowane te 3 warstwy, które są u góry, to zobaczcie, że kiedy najadę sobie tutaj, gdzie pokazuję warstwy właśnie w panelu warstw, to w tym momencie tekst jest osobno, warstwa jest osobno oraz grupa jako grupa albo pojedynczo, albo jeżeli najadę na grupę, to właśnie wszystkie razem. I teraz mamy zaznaczone warstwy, więc pokazuje nam każdą warstwę z osobna. Ale co się stanie, jeżeli tutaj zmienimy na grupę? Zobaczcie, zmieniamy na grupę i w tym momencie, kiedy najeżdżamy na jakieś konkretne elementy, czy to ta grafika, czy tekst, to oczywiście nie ma problemu, ponieważ one nie są zgrupowane. Jeżeli najadę sobie na jedno z tych zdjęć, nie mam takiej możliwości, ponieważ mamy włączone autozaznaczanie grupy, czyli całą grupę nam zaznacza, nie pojedyncze zdjęcie. Więc jeżeli chcecie zaznaczać sobie każdą warstwę z osobna, to musicie mieć tutaj zaznaczoną warstwę, żeby móc wybierać każde zdjęcie z osobna. Na sam koniec zostawiłem jeden jedyny problem, z którym firma Adobe na tą chwilę prawdopodobnie pracuje, z tym właśnie narzędziem. Zobaczcie, że w tym momencie warstwy zajmują jakąś część grafiki, nie są na całej szerokości i wysokości, czyli nie zajmują całego obszaru roboczego, bo na przykład, jeżeli dodamy sobie nową warstwę z kolorem kryjącym, która zajmie nam całkowicie całą naszą grafikę, to w tym momencie, nawet jeśli mamy włączone autozaznaczanie warstwy czy grupy, nie ma to żadnego znaczenia, to zobaczcie, że ona zajmuje całą grafikę. Nawet jeśli jest przezroczysta i widzimy, co jest pod spodem, to nie jesteśmy w stanie zaznaczyć tego, co jest pod spodem.
w żaden sposób nie mamy takiej możliwości, ponieważ ona niejako przykrywa wszystkie inne, więc nie mamy możliwości podświetlenia. Gdyby ona chociaż trochę była przesunięta, to mamy możliwość zaznaczenia. Natomiast często jest tak, że warstwy właśnie pełne takiego koloru, warstwy z wypełnieniem, nie mamy możliwości zaznaczyć czego, co jest pod spodem. W tym momencie nie ma możliwości, żeby tego ominąć. Natomiast jeżeli znacie jakiś sposób, to dajcie mi znać w komentarzu. Bardzo chętnie zobaczę, czy to działa. Jedyną możliwością, którą ja na tą chwilę znalazłem, to jest po prostu wyłączenie warstwy na czas, kiedy pracujemy z innymi rzeczami i włączenie jej na sam koniec. Ale nie jest to doskonałe rozwiązanie, więc myślę, że Photoshop zrobi coś z tym na pewno, bo pewnie taki feedback od użytkowników do nich spłynie. No i to właściwie tyle z tego narzędzia. Jest dość proste, ale jednocześnie bardzo przydatne. Wydaje mi się, że brakowało czegoś takiego w Photoshopie. Daj znać, co myślisz o tym właśnie narzędziu. Czy tobie się to przyda, czy uważasz to za plus na rzecz Photoshopa, czy też w sumie jest ci to obojętne. Zostaw komentarz, daj łapkę, daj suba, jeśli ci się oczywiście podoba. I widzimy się już niedługo. Na dzisiaj to wszystko. Cześć!